ale też tak odrobinkę. Oj, wow! Nie no, tego się nie spodziewałam. Cześć kochani Tusielska, witajcie w styczniowych Lubieńcach. Zapraszam. Nie będę Wam narzekać na to, jak szybko upływa czas, bo akurat z tego się cieszę. Już nie mogę doczekać się wiosny, potem lata. Wtedy z kolei będę Wam narzekać na to, jak bardzo mi gorąco, jak bardzo się pocę i bardzo się niekomfortowo czuję. Taki typowy cykl roczny sielskiej. Przechodzimy do ulubieńców. I pierwszy produkt poznałam w ogóle w styczniu, to jest Laneige Lip Sleeping Mask. To jest maska do ust na noc. Po prostu silnie nawilżający balsam. Ja ten produkt tak bardzo lubię, że noszę go właściwie non-stop. Nakładam na siebie wieczorem przy nakładaniu na siebie pielęgnacji, ale też nakładam na siebie rano. Tak właściwie za każdym razem, kiedy mam ochotę nałożyć balsam do ust, to sięgam po to. Ja o tym produkcie słyszałam dużo i często, zwłaszcza na amerykańskim YouTubie. Amerykanki się zachwycają tym kosmetykiem. Ja zawsze z taką rezerwą do niego podchodziłam, bo nie jest to kosmetyk tani. Kosmetyki Laneige są dostępne w Sephorze i za 20 gram tego produktu, a jest bardzo wydajny. Niemniej jednak za 20 gram tego produktu trzeba zapłacić około 75-85 zł. Oczywiście linki do produktów z cenami ze wszystkim znajdziecie w opisie poniżej. Ale gdy byłam właśnie na wycieczce w Stanach, to mieli tam dużą promocję, no i stwierdziłam, no skuszę się i powiem Wam, że to rzeczywiście jest kosmetyk, który robi zauważalną różnicę. W moim osobistym rankingu kosmetyków do pielęgnacji ust to jest na miejscu pierwszym długo, długo nic, a później cała reszta. To jest tak dobre. Ten produkt jest gęsty, ale nie tłusty. Bardzo fajnie otula usta i bardzo intensywnie je nawilża, ale też łagodzi ewentualne jakieś podrażnienia. Co jest w tym produkcie, co tak fajnie działa na te moje usta? Okazuje się, że całkiem sporo, dlatego będę się wspomagać listą. Jest przede wszystkim ekstrakt z owoców leśnych. Są tutaj jagody, maliny, truskawki, owoce goji i oczywiście te wszystkie owoce są bogate w witaminę C, która jest silnym antyoksydantem, który wygładza, który tak rewitalizuje skórę, ale bardzo delikatnie też złuszcza ten naskórek na ustach, przez co one są takie, wiecie, odświeżone, gładkie. Jest tutaj też oczywiście kwas hialuronowy, jest masło shea, masło murumuru, które znamy z kosmetyków Physicians Formula, genialny bronzer. Jest olej z nasion komosy ryżowej, który silnie natłuszcza. Są woski roślinne, jest wyciąg z ziaren kawy, który poprawia krążenie, przez to te usta mogą się wydawać takie bardziej mięsiste. I jest też, napisałam sobie tutaj tą nazwę dużymi literami, bo jest wyciąg z orzechów piorących. I ten wyciąg działa przeciwzapalnie i kojąco. No generalnie jest sporo jak na taki mały słoiczek, ale to wszystko działa namacalnie. Ja to nakładam na siebie na noc, wstaję rano, usta są miękkie, pulchne, takie nawilżone. Jeżeli było jakiekolwiek podrażnienie, no to znika, jest to wszystko ukojone. Naprawdę bardzo, bardzo solidna rzecz. Drugi kosmetyk to już jest kosmetyk, który poznałam i polubiłam dosyć mocno w zeszłym roku już, ale po jakimś tygodniowym nieużywaniu go, w styczniu po niego sięgnęłam z powrotem, bo jednak zauważyłam straszną różnicę na niekorzyść. I jest to, kochani, esencja do twarzy od Miszy, to jest jej Time Revolution The First Treatment Essence. Esencja to jest kosmetyk bardzo wodnisty, a może być też gęstszy. Ta jest wodnista, który nakładamy na siebie zaraz po stonizowaniu twarzy. I ta woda, którą tutaj widzicie, w 95% składa się z produktów, które są efektem fermentacji drożdży. W ogóle esencje to są kosmetyki, których takim charakterystycznym składnikiem są właśnie produkty fermentacji. No i co te sfermentowane drożdże dla mnie robią? Ano, bardzo silnie nawilżają i łagodzą podrażnienia. Oprócz tego są tutaj aminokwasy, które poprawiają elastyczność skóry, coś co z wiekiem jednak się traci. Więc coraz częściej sięgam po tego typu kosmetyki. I jest też, słuchajcie, adenozyna, która podobno spowalnia proces starzenia się skóry. I jak to się stało, że to nie jest nowy kosmetyk u mnie? Ja już zużyłam tutaj połowę.
ale trafia do styczniowych ulubieńców. Właśnie przez ten wyjazd do Stanów, podczas którego bardzo okroiłam swoją pielęgnację, zabrałam tylko najpotrzebniejsze rzeczy, taki trzon, esencja została w domu i widziałam różnicę już po 2-3 dniach. Ja nie mam skłonności do podrażnień. Nie nazwałabym mojej cery wrażliwej, natomiast jednak nakładam codziennie witaminę C, korzystam z kwasów 2-3 razy w tygodniu i czasem zdarza się, że ta moja skóra jest tak lekko zaróżowiona i to maskuje świetnie te moje podrażnienia. No, bez tej esencji jednak od razu różnica jest namacalna i bardzo, bardzo zauważalna. Kiedy wróciłam, od razu wpadłyśmy sobie w objęcia i nie wyobrażam sobie teraz pielęgnacji bez niej. Chociaż mówiąc to, mam świadomość tego, że już kusi mnie inna esencja firmy Cosrx, chyba tak. Tam jest jakieś Galactomide, wrzucę Wam nazwę na ekranie, już nie pamiętam nazwy. Też jest dostępna na Cosibella i podobno też jest świetna. Oczywiście też jest proces fermentacji i bardzo mnie kusi, bardzo możliwe, że kiedy to cudeńko mi się skończy, to sięgnę po tamtą. Z czystej ciekawości, chociaż to jest naprawdę bardzo solidna rzecz. To tyle, jeśli chodzi o pielęgnację. Przejdziemy teraz do podkładów. Mam dwa takie kosmetyki, tego typu kosmetyki. Zaczniemy od kosmetyku typu stare, ale jare. Słuchajcie, Maybelline Super Stay. Ja wróciłam do tego podkładu, sięgnęłam po niego ponownie, dlatego, że stała się rzecz straszna, mianowicie skończył mi się mój podkład matujący od Fenty. I zdrowy rozsądek, który mam gdzieś tam z tyłu głowy, on jest na co dzień jest tak przytłumiony, ale czasem dochodzi do głosu i on mi powiedział, że tyle tego mam, czas wykończyć co niektóre rzeczy i słuchajcie, sięgnęłam po to i to daje mi taki sam efekt, jak daje mi podkład od Fenty. Jest dobre krycie, jest wygładzenie, on jest bardzo trwałym podkładem. Właściwie jego trwałość jest taka sama u mnie na mojej twarzy, jak trwałość podkładu od Fenty. Czy to są takie zamienniki jeden do jednego, jeśli chodzi o wykończenie? Tak, bezapelacyjnie. Oczywiście Maybelline ma swoje minusy, mianowicie oksyduje na mnie. Nie zawsze, ale często i to czasem mniej, czasem bardziej, natomiast ta oksydacja się pojawia. Oczywiście jeśli chodzi o gamę kolorystyczną, jeśli chodzi o ilość odcieni, to Fenty bije Maybelline na głowę. No ale oczywiście Maybelline to cena drogeryjna, więc już wiecie, są plusy, są minusy. Ja ten podkład uwielbiam, dla mnie to jest najlepszy podkład matujący z drogerii i odkryłam go w styczniu na nowo. I tak, Maybelline pokochałam miłością na nowo odkrytą. Natomiast w dni, kiedy potrzebowałam zrobić makijaż bardzo szybko, miałam 5-10 minut, albo oczekiwałam takiego bardziej naturalnego wykończenia, generalnie poprawienie tu i ówdzie jakiejś dyskoloryzacji, czyli gdzieś zaczerwienień, troszeczkę pod oczami. Nic nowego, niestety. To jest Skin 79, to jest ten krem BB pomarańczowy, czyli ta opcja, która ma rozjaśniać koloryt, ale też jest walka z pierwszymi oznakami starzenia. Tu jest oczywiście filtr wysoki 50. To jest najlepszy krem BB, jaki mam u siebie. Tak, grubym minusem jest to, że jeśli chodzi o te kremy, to one mają no beznadziejną gamę kolorystyczną. Albo się wstrzelicie, albo nie. Ten pomarańczowy jest jeden kolor i ja teraz mogę spokojnie z niego korzystać. Jeszcze tak na wiosnę pewnie też. Kiedy się troszeczkę opalę, pomimo tych wszystkich filtrów, które na siebie nakładam, no to jednak on pójdzie w kącik i sięgnę po coś innego. Produkt bardzo dobrze napigmentowany, bardzo silnie jak na krem BB. Bardzo kremowy i łatwy do aplikacji. Ja nakładam go, uwielbiam go nakładać palcami. Bardzo szybko się rozblendowuje, ale przez tą swoją kremowość nie jest zbyt tłusty, nie rozwala się w mojej strefie T. Oczywiście ja go przypudrowuję, utrwalam pudrem matującym, ale on pod tym pudrem wytrzymuje mi cały dzień. Oczywiście nie ma tutaj efektu matu, jest taki bardziej efekt naturalny, ale właśnie nieprzesadzony. To się nie rozwala, nie wygląda tłusto, nie wygląda nieatrakcyjnie. Cała reszta kosmetyków, jaką na niego nakładam, bardzo fajnie się z nim łączy, bardzo solidna rzecz. Kolejny ulubieniec, który poznałam w styczniu, ale który nie powinien nikogo zaskoczyć, bo już mówię o tym kosmetyku chyba w każdym filmiku ostatnim, to jest, słuchajcie, Milk Makeup, ich bronzer. W nazwie ma matowy, matte bronzer, odcień baked, ale to nie jest bronzer matujący. Ja mam go dzisiaj na sobie i widzicie tutaj tą łunę taką, to wszystko jest rozświetlenie, które, no oczywiście oprócz rozświetlacza, to jest rozświetlenie
taka delikatna łuna zdrowego światełka, którą mi daje ten bronzer. On się świetnie rozblendowuje. Właściwie rozblendowuje się sam. Kolor mi bardzo pasuje i jest taki... No nie jest to odcień chłodny do kontrowania, ale taki neutralny, dosyć neutralny, nie za ciepły, nie za chłodny. Kosmetyki Milk powoli pojawiają się u nas w Sephorze właśnie, natomiast pojawiają się jak na razie te mini produkty, on chyba w formacie mini nie występuje, nie widziałam go. Może już niedługo, mam nadzieję, u mnie sprawdza się wyśmienicie i w styczniu absolutnie wyparł wszystkie inne bronzery. No jak jesteśmy przy produktach Milk, to nie może zabraknąć jego mniejszego brata, czyli rozświetlacza, o którym mówiłam w filmiku o mini produktach. Odcień nazywa się Lit, z tego co kojarzę, to jest tylko jeden odcień dostępny u nas w Polsce i ja chciałam go tutaj Wam pokazać. Pokażę Wam na pewno swatch na przebitce, natomiast nie jestem w stanie go znaleźć. Gdzieś mi się wturlał pod inne kosmetyki. Gęsta. Może się wydawać lekko tłusta formuła, ale bardzo łatwa do naniesienia nawet na puder. Ja, a propos nakładania na puder, ten bronzer, o którym właśnie mówiłam, też nakładam na mocno przypudrowaną twarz i nie dzieje się nic złego, nie tworzy się błotko. Czasami się tak dzieje, że jak się kremowy kosmetyk nałoży na przypudrowaną już twarz, to lepiej iść się umyć. Tu się tak nie dzieje ani z rozświetlaczem, ani z bronzerem. Piękny, szampańsko-złoty blask. Nie mam go dzisiaj na sobie, bo z racji makijażu oczu chciałam coś chłodniejszego. Tamten odcień rozświetlacza jest dość ciepły, ale pięknie wygląda. Pięknie się stapia, no i właśnie nie ma tej pudrowości, której ja nie lubię. Bardzo, bardzo fajny kosmetyk. Szybciutko, coś do ust, o czym tylko wspomnę. Coś, co nakładam na siebie codziennie podczas aplikacji makijażu, to jest błyszczyk z domieszką Chili od Eveline Cosmetic. To jest błyszczyk, który po prostu powiększa Wam usta namacalnie. Jest to mrowienie, ale w moim przypadku nie jest ono zbyt intensywne. Nie przeszkadza mi, nie boli. Są niektóre błyszczyki, które tak mrowią, że to jest aż nieprzyjemne. Nie tutaj. To mrowienie pojawia się po jakimś czasie i trwa dosyć długo, ale rzeczywiście usta, no wiecie, no nie wyglądają, jakby się sobie tam wstrzeliły wypełniacze, ale rzeczywiście są powiększone, wygładzone, pełniejsze są. I gdy nakładam na siebie makijaż, to mam ostatnio taki nawyk właśnie, że najpierw nakładam ten błyszczyk, robię sobie makijaż, potem delikatnie sobie chusteczką higieniczną go wycieram, nakładam inną pomadkę, te usta są... wyglądają fajniej. Muszę przyznać, że styczeń stał u mnie pod znakiem... wykańczamy to, co mamy. Mam kilka masker, które są pootwierane, które są dobre i stwierdziłam, że ograniczę zakupy w tej dziedzinie przynajmniej, dopóki nie skończę tego, co mam. I skończył mi się ostatnio mój ulubiony, przyniosłam puste opakowanie, Volume Temptation od Eveline. Bardzo fajny tusz, który zagęszcza, wydłuża, fajnie utrzymuje podkręcenie i daje, wiecie, taki delikatny wachlarzyk takich puszystych rzęs. I taki sam, słowo daje, efekt, daje mi Major Pleasure od Nabli. Inna szczoteczka, bo Eveline ma tą szczoteczkę taką klepsydrową. Tu jest po prostu wąska, prosta szczoteczka. Obie są szczoteczkami naturalnymi, w tym sensie, że nie są silikonowe. I to też jest puste opakowanie, bo to też jest tusz, który udało mi się wykończyć. Tak jak powiedziałam, efekt taki sam na moich rzęsach, natomiast jest różnica. Eveline trudniej usunąć. Chociaż nie jest to maskara wodoodporna, to jednak troszkę trzeba się napracować, żeby tusz z rzęs zszedł. I czasem zdarza się tak, że przy okazji usuwa się 2-3 rzęski. Tutaj pięknie wszystko schodzi. Ja przypomnę, że ja jestem fanką i praktykuję podwójne oczyszczanie i nie zaczynam od demakijażu oka, jak wiele osób. Najpierw wszystko, łącznie z makijażem oka, rozpuszczam olejem, potem myję twarz żelem do mycia twarzy, a potem właśnie takie niedomyte rzęsy, jakieś takie kąciki, wiecie, tą przestrzeń między rzęsami domywam sobie płynem micelarnym. I tutaj właściwie już nie było czego domywać, natomiast przy Eveline trzeba było jeszcze troszkę tym wacikiem na rzęsach popracować. Natomiast efekt dają taki sam. Mam, kochani, jedną paletę, którą sobie umiłowałam ponad wszystkie inne w miesiącu styczniu i to jest paleta od Kim Kardashian. Tak, KKW Beauty, opcja Classic, Classic Blossom. To jest coś, co mam dzisiaj na oczach, jeśli chodzi o maty, bo to świecidełko, to oczywiście jest Turbo Pigment. Nie pamiętam nazwy, ale oczywiście będzie w opisie poniżej. To są cienie, które się blendują same. Po prostu. Błyskotki są masełkowe, intensywne, trwałe, nie osypują się, nie potrzebuje na nich kleju. Maty
blendują się ekspresowo, bardzo fajnie i korzystnie współgrają z moim odcieniem cery. To wszystko wygląda po prostu dobrze. Dopiero teraz zauważyłam w podglądzie, że moje włosy piszą własny scenariusz i żyją własnym życiem. Słuchajcie, ostatnia rzecz na dzisiaj to jest produkt z kategorii akcesoria. To jest szmatka, chciałam powiedzieć, ściereczka do demakijażu. I nie wiem, czy to jest kwestia danego producenta, czy może składu, o którym zaraz powiem, bo to nie jest coś, po co sięgnęłam sama. Dostałam to w Stanach od przyjaciółki, u niej się świetnie sprawdza i stwierdziłam, i mamy tutaj taką fanatyczkę, niech spróbuję. Powiem Wam, że to jak to usuwa makijaż, ale po kolei. Jeśli chodzi o skład, kochani, tu jest 100% poliestru. Czyli nie jest to najnaturalniejsza rzecz na świecie. Tu mamy takie małe, ona jest dosyć puszysta, wiecie, jak pluszak, jak misio. I tak jak powiedziałam, ja jestem fanką dwufazowego oczyszczania, więc tą ściereczką po prostu doczyszczam sobie właśnie resztki makijażu na twarzy i robię to samą wodą. Żadnym płynem micelarnym, po prostu ciepłą wodą, mokrą ściereczką wycieram bardzo delikatnie, ona jest bardzo przyjemna, nawet jak jest mokra, wycieram sobie właśnie oczy, obrzeża twarzy. Wszystko schodzi. Ona jest teraz czysta, nie dlatego, żebym ją uprała do filmiku. Nie, ja ją sobie schowałam, ponieważ mam jeszcze odrobinkę płynu micelarnego i mam jeszcze troszkę płatków kosmetycznych. Nie chcę tego wylewać, wyrzucać. Użyłam jej kilka razy, stwierdziłam, że jest fenomenalna, schowałam ją. Już żel micelarny, który uwielbiam z Viz Plantis, oddałam mamie, bo wiem, że już do tego nie wrócę. To bez płatków, bez kupowania płynów micelarnych. Woda, to doczyszczanie. Nie wiem, jak to się sprawdzi, kiedy wiecie, korzystacie właśnie z płatków, z płynów dwufazowych właśnie do usuwania makijażu i wjeżdżacie z tym na samym początku, jeszcze przed olejkami, żelami, czymkolwiek myjecie twarz. U mnie, jeśli chodzi o takie doczyszczanie, sprawdza się fenomenalnie, nawet brokat usuwa, więc stwierdziłam, że no pochwalę się Wam, no podzielę się z Wami moim odkryciem. Znaczy, to nie jest moje odkrycie, to jest odkrycie Weroniki, ale Weronika podzieliła się tym ze mną i będę jej dozgonnie wdzięczna, bo naprawdę takie dużo zmienia to w mojej rutynie pielęgnacyjnej i cieszę się, że to mam. Moi drodzy, to wszystko, jeśli chodzi o moich styczniowych ulubieńców. Do siebie zapraszam już w środę i wtedy będzie test podkładu. Będą pierwsze wrażenia, ale nie tylko, bo u mnie nie ma tylko i wyłącznie pierwszych wrażeń. Omówimy sobie, słuchajcie, nowość od Belle Hypoallergenic. To jest Lift Complex Makeup, to jest podkład rewitalizujący, wygładzający, ma filtr przeciwsłoneczny 15. Jeszcze go nawet nie otworzyłam, bawiłam się tylko słoczami w Hebe, bo tam go znalazłam. No widzicie, dziewicza pompeczka. Zobaczymy, jak to się zgra z moją cerą mieszaną. Czy się polubimy? Do zobaczenia w środę, na razie.